Dzień dobry, moi misie kolorowe, witam was w kolejnych na ekipowych nagryweczkach. Jest środunia, więc jest ekipunia i co, no i lecimy! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Oczywiście. Oj, oj. Kurwa, no! Znaczy się, kurczę, bo to pierwsze 7 sekund. No denerwujący jest ten czas, no. Tak, więc zaraz po nagrywkach tutaj, znaczy już po wszystkich nagrywkach dzisiejszych, czyli w tym tygodniu będzie się co 3 sekundy ruszało. A bo to zepsute, bo się... właśnie mówię, kurde, co jest, o co chodzi? No właśnie, ja też chciałem przyspieszyć i to tak 3 razy pod rząd, nie? Ja myślałam, coś... że oczywiście coś naklikałam, nie wiecie, dlatego się najpierw nie odzywałam, dopiero po jakimś czasie, aha, to chyba jednak zepsute. No, to je poruchane. To jest poruchane, dokładnie. Słuchajcie, dzisiaj przygotowałem ciekawostki i w sumie to tak trochę się cieszę, że nie ma Madzi. Bo po ostatnim odcinku przygotowałem dzisiaj dosyć makabryczne ciekawostki. Po ostatnim odcinku miałbym dużo montowania, gdybym to czytał przy Madzi. Zmontowałeś to w końcu? No zmontowałem, oczywiście, że zmontowałem. No nie, no niektóre tam to... Czyli nie mogę mówić, że ten? Że Grach potrzebuje tyki. Jezus, nie. A nie to potrzeba. Mógłby być taki normalny po prostu odcinek, spokojny, kurczę. No nie może być, bo takie... No, takie albo odcinek ekipowy, albo odcinek normalny. Jedno, tak? No dobra, ale ekipa nie jest w całości, to możemy przyjąć, że normalny. O Jezus. Dobra, to ja może zacznę od pierwszej, bo to są dobre ciekawostki, tylko makabryczne. Ted Bundy, jeden z najsłynniejszych seryjnych derców, pracował w... Co? Zbrodnicieli. Zbrodnicieli, dokładnie. Pracował w linii telefonicznej dla tych samo, wiesz, jakich, nie? I starał się odciągnąć ich od odebrania sobie życia. Najsłynniejszy seryjny zbrodniciel. Pracował na linii zaufania. To dobry motyw. No słuchaj, to, ale... Chyba, że szukał klientów. On szukał klientów i wiesz, no... Tak czy tak, no... Nikt mu za złe tam nie miał z tych, co chcieli, nie? Z klientów nikt miał nie tak. miał za złe, nie? Znaczy, no nie mógł mieć za złe, bo już nic nie czuł, no ale no, to... Ale tak, no to tak czy tak, to się wiesz, no... No spełniło, że tak powiem, marzenie klienta. To zaczyna iść w złą stronę, bardzo złą. Zdecydowanie, jeszcze nawet nie odzywam, dlatego... Już rozumiesz, dlaczego akurat dzisiaj dobrze, że Madzi nie ma? Bo przecież to by się źle skończyło. Wszyscy byli. Tak jak klientom. Tak, właśnie tak. No tak, bo oni też dostali bana, no tylko na co innego. No ale oni sobie chcieli, no co no. No oni chcieli tak. bana, nie? To także tak. Tylko taki ban, co później to taka trochę obopólna zgoda jakby, w sensie obopólna korzyść jakby, o. Tak, i to, tylko że zamiast, sami się zbanować, to po prostu admin miał radochę z tego, nie? To trochę takie, wiesz, z timerem po prostu, nie? Tak, tak, tak. Z wyłącznikiem czasowym. No, nie, znaczy to nie jest śmieszne, bo, no, ale, dobra, sytuacja jest śmieszna, z której lejemy dupę, ale nie samo zajście, no bo to trochę makabryczne, jak już wspominałem. Ale wiesz, to jest faktycznie takie podejście, bo skoro on się decydował zrobić taki krok, to ja coś czuję, że on faktycznie... Myślał, że robi dobrze. Tak, usprawiedliwiał się tym, że oni tak chcieli, nie? Więc... Jestem... Znaczy, nie wiemy jeszcze, bo to nie jest w tej ciekawostce ujęte, czy on akurat tych banował. No wiesz co, przecież tego nie wiemy, nie? No chyba, że no w sumie tak. No, także ja proponuję tak. zmienić temat. Ja bym tylko chciał jeszcze raz powiedzieć, jak to przed wszystkimi ciekawostkami mówię, że to są ciekawostki ściągnięte z internetu, więc po pierwsze, nie brałbym ich w 100% poważnie, a po drugie, mogą tam występować błędy rzeczowe, czasowe i wszystko po kolei, bo po prostu nie weryfikowałem tego. Jeżeli chcecie, możecie sobie to sami poweryfikować. Ja to traktuję po prostu jako, no dobra, w tym przypadku rozrywkę, to może bardzo źle ujęte, ale no tak. Jeżeli nasze, to teraz tak, jeżeli nasze płuca wypełnią się tą samą ilością wody słodkiej i słonej, utonięcie w słonej zajmie nam 10 minut dłużej niż w słodkiej. Ma to związek z obecnością soli w wodzie i jej zawartością w komórkach naszego ciała. Widzieliście takie rzeczy? Nie, ale to pewnie przez to, że jest sól higroskopijna i chyba to babą mnie objechała i... Dafa! Kulfon! Znaczy, kochanie!
Gratulacje, objechałaś Marcinka i Kulfona, czy ty zdajesz sobie z tego sprawę? Ale tak zrobiłam gorszy czas niż miałam na tej planszy, więc... A ja nie dojechałem w ogóle, także... No to kto Leszcze? Tutaj... Ale ja to cię tak a propos tonięcia, tak? Leszcze? Tak. Możecie iść się utapić w tej słonej wodzie. Kochanie... Ja niczego nie powiedziałam. Słodkiej, to żeby tylko się dłużej... twoja wyobraźnia. Słodkiej się dłużej męczyć, nie? Znaczy właśnie krócej. Nie, a może dłużej, się... no bo w słonej. W końcu w której krócej? No, krócej w słodkiej. Się męczysz. A w słonej dłużej ci zajmuje. O, a to nie, to ja zrozumiałem odwrotnie, że to słona szybciej wykańcza. Nie, no jest... w słonej dłużej. Utonięcie w słonej zajmuje nam 10 minut dłużej niż w słodkiej. A, nie skupiłem się. No właśnie, no jak zwykle miała lewa. No ja się skupiłem na tym, że przejechałem. A, bo my już idziemy kolejną planszę, aha. A ja tak siedzę i patrzę, no kiedy to się zrobi? I w sumie się zrobiło, ale nawet nie wiem kiedy, nie? Nie, żeby to się... To był moment, jak się ślimaki rozbiegły. Co? Ślimaki są złe, mamy ślimaki bezdomne na działce aktualnie. No co ty nie powiesz? A te bezdomne ślimaki są najgorsze w ogóle, nie? Tak. One wszystko wpierdalają, skurwę. To się nie zgadza, jedzie. To się zgadza. Jeżeli wiecie, o czym mówimy, te bezdomne. Mówię tutaj do widzów, nie? Bo faktycznie... Ale one... nie chodzi o kolor ślimaka, chociaż też zbliżony. Znaczy jest albo straczkowaty, nie... taki jak kupa wygląda normalnie, jakby ci kot nasrał. Albo nie kończ, kochanie. Albo czarny, to też w sumie jakby... Kurwa, albo nie kończ! Potrafią być całkiem niebieskie w ogóle, takie mocno niebieskie, nie? Rozumiem, że dzisiaj chcecie zastąpić Madzie. Ale przecież ja tylko powiedziałam, jakiego są koloru te ślimaki, no! Ale one takie naprawdę są! No są? Podpierdalają wszystko, oni się wpierdalają wszystko. Dobra, ja się zamknę w sobie, będę miała traumę na cały dzień. Byle nie z ślimakami. Dobrze. A ja muszę zrobić, przypominam dzisiaj, live'a z Outlasta dwójki. No tak, to prawda. A wy nie macie dla mnie litości. Zapraszamy serdecznie na kanał Niemotobaba, możecie zresztą kliknąć w tytule, bo będzie tam zlinkowana. I dzisiaj o godzinie 20 moja małżonka będzie przechodzić Outlasta dwójkę. A ona nie tak jak jej ja. W jej przypadku Srautlasta. Tak właśnie, i będzie to trwało pewnie całą noc. A ona tą jabłkę troszeczkę mocniej trzeba ode mnie. na Outlaście. Ale to też wiesz, z czego wynika, bo ja sobie myślałem tak, nie? Bo zobacz, ty też po prostu ty go dużo dłużej przechodziłaś, no braku jakiejś tam po prostu umiejętności gierkowania, no ale to jest zrozumiałe, bo nie jesteś graczem. Natomiast dlatego też dużo dłużej się darłaś, bo miałaś tygodniowe przerwy pomiędzy odcinkami. I jak już zdążyłaś się odzwyczaić od tego Outlasta z poprzedniego tygodnia, to, że tak powiem, na nowo musiałaś się przyzwyczajać do tych jumpscare'ów. Bo prawda jest taka, że mnie przerażała ta gra przez pierwsze pół godziny do godziny. A później tak, ona się potem robi zręcznościówką. Zręcznościówka i nawet bym tutaj tak jak znaczy, to ująłem... Znaczy jak ci pierdyknie takim korkiem, zdarciem mordy totalnym, tam odpowiednich momentach, a nasi widzowie potrafią w odpowiednie momenty. To są małe, kurde... A ja ustawię cztery zupełnie nowe dźwięki... No właśnie, a mój mąż to po prostu nie powiem, no. W sensie tak jak ja miałem... widzowie, nie? No. No właśnie, nie? To ja, że tak sobie pozwolę młoteczkę zacytować. Także zapraszam serdecznie, bo będzie łaszek. Znaczy, my będziemy łachać, bo to mama będzie płakać. Będzie zmieniać łaszki po obsraniu. Tak! I kto to będzie prał? Purposz. Nie, jak się ostram, to ty będziesz. Chcieć prać? Jezus, no... Będziesz gacie prać. Gwarantuję wam, że powinniście w takim razie obejrzeć odcinek u Huntera, który był, bo tak, Hunter tam postanowił się pochwalić czymś. Że się zesrał? Znaczy, myślał, że... mi się coś przypomniało, na co się powstrzymałem, że nie zapytałem jak kto. Jak Amber? Tak, powiedzmy, że Amber. Dobra, to zostańmy przy tym. Bo, prawda, opowiadał o tym, że myślał pod prysznicem, że to nie będzie, to że to będzie... O nie! A teraz dobra, ma nowy nie, kolor kafelek w łazience. Ja pierdolę, nie! Ale to musicie... Za ucho własnej dupie, tak? Tak, więc ale to już
ze szczegółami musicie obejrzeć odcinek u niego, bo ja nie chcę tutaj spoilerować za dużo. Dlaczego on takie rzeczy na odcinku? No właśnie, ja też się zastanawiam, dlaczego on takie rzeczy, ale on takie rzeczy, no to co ja mogę, no. Przeciętna osoba w ciągu swojego życia mija przynajmniej 16 zbrodnicieli, tych derców, przyszłych i teraźniejszych. Tak. Kurwa, i teraz po tej ciekawostce będę się oglądał ten czy ten? Ale ten, kochanie, ty mieszkasz z jednym. Teraz ja mam dylemat, jak ja z domu praktycznie nie wychodzę. No, czyli też mieszkasz, Kulfo, w takim razie. O Jezu. Ale ja podejrzewam tutaj, wiesz, jednak 6 kotów, nie, to... No to ja prędzej bym tam się doszukiwał. No, też bym tutaj szukał z tych statystyk. Znaczy no... Jednak to są koty jednak. Koty naturalnie są zbrodnicielami. No, oczywiście. Więc wiesz, koty no... Koty to małe chujki są. A skąd wiesz, że akurat te też mają małe? No bo to kot jest mały, no to raczej małego chujka ma, no. Kulfon by się mógł to koty powiedzieć. Kulfona, no to... Dzisiaj jest źle. Dzisiaj ten odcinek jest... Ale to jest jest spokojny odcinek, prawda, Kulfon? Bardzo! Chuj. Ale mały czy duży? No duży. A, no to dobra. Dobra, już. A kiedy, od kiedy jest duży? W sensie od jakiej wielkości jest duży? W sensie, że jak od jakiej wielkości? No od, jaki, od ilu centymetrów to jest już duży? To zależy. Od 5 centymetrów, okej! Okay. Przed porośnięciem czy po? O Jezus. Od 5 centymetrów? Ty Kulfon, nie Kulfon, tylko ty powiedziałeś od 5 centymetrów? Tak! No, dla niego to już jest duży, no. Znaczy się, wiesz, no jak dla mnie, to mimo wszystko jednak... Nawet jak mniej niż 5 centymetrów ma kobita, to już jest źle, nie? Kochanie, ale mały penis to nie jest wielki taki znowu problem. No tak, ale wolałbym, żebyś nie miała w ogóle. No. No i tam mówię. A mówią, że od przybytku głowa nie boli. Jest. No właśnie, potrafi zaboleć. Ale dupa, co już ta. No właśnie. Rany koguta. Znaczy, no nie koguta. Dobra, już, uspokójmy się. Ten odcinek miał być normalny, przypominam. W tym przypadku to by były... Mi, mi, mi. Tak, Kulfon powinieneś teraz zrobić standardowo. Jak wczoraj Marcinek tym donatem, ty to byłeś tak, wtedy? Tak. A najlepsze jest to, że widziałem na żywo jakiś koncert właśnie z tym gościem i jakiś tam DJ to remiksował od razu. Witasem, nie? No. No. To znaczy, to był chyba Tomorrowland i niestety Witas, mimo że jest genialnym wokalistą, nie śpiewał wtedy na żywo. To aha, było ewidentnie z playbacku. Możliwe. Oj tam, no. Możliwe. Ale tak, Witasa bardzo lubię. Zresztą... Mi się kojarzy to z Vitatos. Vitatus, no woda, tak, jak najbardziej. Natomiast... O, poprawiłem pyby, ale widzę, że Kulfon jeszcze lepiej poprawił pyby. Ja 28 zrobiłem. No to nice. Nie mogę dorwać tej płyty, na której jest właśnie, bo tam jest dużo kawałków, które ja strasznie lubię. Opera numer 2 i tak dalej, tam jest dużo. Wiem, jak tego wyszukiwałem raz do montowania tego kawałka, to na YouTubie znalazłem to jako dziwna rosyjska piosenka. Tak, bo to nie, nawet nie, Weird Russian Guy to jest. No mówię, mi to pokazało po prostu to dziwna rosyjska piosenka, tak? W tym to znalazłem. Nie zmienia to faktu, że... Ale ja nawet nie o tej piosence mówię, jest jeszcze lepsza moim zdaniem, to dużo lepsza. Ale tak, mogę je posłuchać jedynie na jakichś tam Spotify'ach i tak dalej, bo praktycznie niedostępna. A swoją drogą to nie jest, to jest Ukrainiec, a nie Rosjanin, tylko śpiewa po rosyjsku. Także, no, to taka jeszcze ciekawostka dodatkowo, nie, że tak. Taka ciekawostka, to sobie w ogóle muszę na Spotify'a coś nowego powrzucać. Witasa na przykład, no. Witatosa. Witatusa. Akurat jego nie, jakieś disco polo czy coś, wiecie, taką konkretną muzykę, nie? No tak, no konkretną muzykę. Ale... Disco polo ostatnio w ucho mocno twadło, daj to głośniej. Ale to nie jest do końca disco polo, daj to. Ten. Erotyczny piw-paw, tego słyszałeś? Nie. No to erotyczny piw-paw. Czy tam gruz? Coś takiego.
A to nie strzałam jeszcze, musimy podesłać. Pilnie czytam gruz, ale mocno wpada w ucho. Tak? Ale słyszałem to też, no. Coś mi też wpadło w ucho. Znaczy, nie to, że mi wpadło w ucho, ale wpadło mi w ucho. Bo też, nie? I widzowie często na TikToku, na Instagramie i tak dalej podrzucają takie różne psycho. A wiesz, ile mojej żonie shorts z tego, jak jedzie na CF Moto 300? Po prostu! Jedzie na CF Moto 300. 19 godzin, nawet nie całe. Przez 19 godzin. No ile ci zrobiło wyświetleń, kochanie? 8 sekund. Pa. No ile zrobiło wyświetleń? Ile zrobiło wyświetleń? Aha, ja myślałam, że ten, że kurwa ma zgadnąć. Zawiesiłam się, słuchajcie. Zrobił ponad 10 tysięcy. Kurwa, to po co nagrywać motovloga? Patrzcie, trzeba zapierdalać na tym motocyklu, trzeba najpierw wymyślić, gdzie jechać. Montować i tak dalej. To potem. Później trzeba to montować, zgrywać się dźwięk, stylu kamer i tak dalej. To, tamto, siamto i kurwa zrobi to 1000 wyświetleń. A tutaj filmik... się shortsy teraz można chyba też monetyzować z tego, co się orientuje. Tak, filmik można. Nagrany, słuchajcie, 8 sekund. 8 sekund zrobiło ponad 10 tysięcy w niecałe 19 godzin, nie? I on ciągle rośnie. No kurwa, no chuj, może człowieka szczęście. Ja pierdolę. Dzieci tuż po urodzeniu mają 300 kości, które później zrastają się ze sobą do ilości 206 kości. Wiedzieliście? A tak, bo nawet w sensie, bo w sumie... Ciemiączko te sprawy. Czaszka ale jest na przykład z kręgosłupem też tam nie mają, w sensie, no nie wiem, no bo ogólnie jak to jest, jak się przełamuje dzieci. Jak nie mam pojęcia. Co? No tak, to się akurat przełamuje dzieci. Chyba się do garstka nie mieszczą. Że nie ma flaka. A jak makaron. Można niechcący przełamać. No, ale że to się nastawia po prostu, nie? Tak, i to nie jest, że tak powiem, nic... Nie, że uszkadzasz kręgosłup. Nadzwyczajnego, po prostu tak się zdarza. No, ja myślałem, że to tak jak makaron, jak się nie myśli do garnka, to... To nie mów tego przy Włochach, że się przełamuje jakikolwiek makaron, bo oni cię przełamią jak dziecko. Wiem. Ajajaj, lubię tą planszę, ale a właśnie coś ciekawe, to jest trochę zastanawiające, nie? Jak to jest z tym, że właśnie jak to działa i co dokładnie wtedy się dzieje, w sensie jak na przykład niemowlak zostanie przełamany, no bo na przykład źle go tam chwycili czy coś tam, nie? Co dokładnie tam się przełamuje i jak to wygląda, tak mnie zaciekawiło, muszę sobie poszukać, czy gdzieś coś... On się przełamuje psychicznie do życia na tym świecie po prostu. A ty tak. Możesz trochę zbliżyć mikrofon, kochanie, bo mam wrażenie, że jesteś coraz ciszej. W sensie nie, bo teraz lepiej? Teraz zdecydowanie. Teraz mogę dziać mordę? Nie, teraz właśnie nie możesz drzeć mordy. Mogłaś przed chwilą. Nie wykorzystałaś swojej szansy, okej? Jesteś złym człowiekiem. Ale mi została jeszcze jedna ciekawostka. Dajesz. Każdy, to jest dopiero makabryczna ciekawostka. Każdy duży statek wycieczkowy ma na swoim pokładzie kostnicę, gdyż na pokładzie takiego statku jest większy odsetek śmierci niż w innych miejscach wakacyjnych na świecie. Ciekawe dlaczego. No właśnie. No może jakieś choroby morskie, te sprawy, nie wiem, no. Nie wiem, czy się na chorobę morską umrzeć w sumie, tak mocno odwodnić. Ale może stres po prostu jakiś większy wchodzi, czy stres. Znaczy jakby nie dziwi mnie to w sumie, że na statkach, no o ile to jest jeszcze prawda, bo wiecie, no to jest tylko ciekawostka z internetów, nie? No. Ale nie zdziwiłoby mnie to, jakby tak było, tak prawdę mówiąc. Czemu? No bo faktycznie, jeżeli płyniesz w rejs, no i ktoś ci umrze, po prostu, no. No to co możesz zrobić, jeżeli jesteś gdzieś po prostu... To fotuj go, przecież tu konserwuję. Rybki są, te większe. No jakby, wiesz, nie możesz go trzymać w kajucie, w której sobie umarł, chociażby, no bo ze względów... No tak, chorobowych i tak dalej. Chorobowych i tak dalej, no takich epidemiologicznych można powiedzieć, czy nie? Nie wiem w sumie, no bo jak się tam by rozkładało ciało, czy coś tam... No to... Dobra, no już nie brnijmy, nie drążmy. Za burtę. No ale właśnie to tak nie wolno, nie? No to szybko. Tylko szybko właśnie. No tak. No ale ogólnie wydaje mi się, że właśnie, że jakby, że raczej, że mogłaby to być prawdą. Że uwierzyłabym w to i nie zdziwiłoby mnie to jakoś bardzo, gdyby tak było. No, znaczy no, jestem pewien, że trzeba byłoby potem pompować zęzę, hehe, nie, ale tak zupełnie poważnie to... Nie, no tak, no przypuszczam, że wiesz, szczególnie, że takie rejsy wypływają... Na wiele dni, to nie jest tak, że to są jednodniowe w tych wielkich. No tak, no. I no muszą mieć jakąś tam chłodnię albo coś, no. Pewnie nie na jest takie to jakieś wypadki. Duże pomieszczenie, ale... Ewentualnie później burgerki czy coś, no to też... Ja pierdolę. Tak. No. Także tak. Siłe ludzie. Ołek w dupę i na kepcika idealnie, nie? Jezus, dobra, już. Nie dość, że od Włochów początku się trochę mi obrzydziliście chleb, to jeszcze mi kepsy obrzydzacie, których i tak nie mogę jeść. Z początku będzie wyglądało, się będą takie jeszcze rączki i nóżki kręcić, ale... Dobra, już!
ja pierdolę, jaki zły kulfon. Ja wiem, że reagowaliśmy na słonia, ale... Smacznego wszystkim, którzy jedzą w trakcie. A to Flynn na pewno. Smacznego na pewno Flynn, dokładnie. Tak. To jest za każdym razem Flynn coś pierdala. On zawsze wpierdala, nie? Zawsze jeszcze smaka na live'ach robi. No, to no. Prawda, to prawda. Co słuchajcie, ten makabryczny odcinek dobiegł końca i to jest zaskakujące, bo tak jakoś to zleciało. Ja wam dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o makabryczne ciekawostki. Do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć. Pa, pa! Pa, cześć.